Polska, godzina 13. No to zleć. Na antenie Radia Maria czas na serwis informacyjny, który przedstawią redaktorzy Anna Wusek i Piotr Brzezina. To dobry kierunek, bo obecna administracja rządowa jest rozdmuchana i drogę ocenił poseł Paweł Grabowski z Kukiz 15. Odniósł się on do propozycji dotyczących uszczuplenia administracji rządowej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś na konferencji prasowej m.in. redukcję stanowisk rządowych o co najmniej 20%, likwidację nagród dla członków Rady Ministrów oraz redukcję liczby członków gabinetów politycznych. Zmiany mają dotyczyć także użytkowania kart kredytowych w administracji rządowej oraz integracji instytucji. Program ma przynieść rocznie co najmniej 20 milionów złotych oszczędności. Niektóre z propozycji będą wymagały wprowadzenia zmian ustawowych. Poseł Paweł Grabowski pozytywnie ocenia propozycję premiera. W rozmowie z naszym reporterem stwierdził, że realizują one postulaty Kukiz 15. Ja rozumiem, że pan premier tutaj się nie przyzna, że realizuje postulaty zgłoszone przez Kukiz 15, ale dobrze, że w ogóle te postulaty są realizowane. Faktycznie mamy rozdmuchaną administrację, mamy drogą tą administrację. Moim zdaniem wiele ministerstw należałoby się zastanowić nad tym, czy one nam są w ogóle potrzebne. No, na przykład ostatnio zostało wydzielone z Ministerstwa Rozwoju dwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Cyfryzacji. Już samych nazw jest tak dużo. Pytanie jest takie, po co ma być tworzonych tyle ministerstw? Moim zdaniem lepiej, żeby było kilka konkretnych ministerstw, które mają sprawnie działać i funkcjonować, a jeżeli mielibyśmy tutaj mnożyć byty prawne, bo tak naprawdę to jest mnożenie kosztów. Poseł Paweł Grabowski podkreślił również, że jest spokojny o zainteresowanie stanowiskami rządowymi przez fachowców. Praca ministra to nie jest tylko kilka tysięcy złotych wynagrodzenia, ale jest to również prestiż i poczucie misji, dodał poseł. Propozycje zaprezentowane dziś na konferencji prasowej w KPRM-ie są efektem przeglądu pracy poszczególnych resortów rozpoczętego ponad dwa miesiące temu. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że celem zmian, których część ma zostać wprowadzona w ciągu 2 do 3 miesięcy, jest sprawne i efektywne zarządzanie państwem. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawalonej kamienicy w Poznaniu, poinformowała rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej. W wyniku katastrofy zginęło 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Wszczęte śledztwo dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać zawalenia się budowli, którego następstwem jest śmierć co najmniej 5 osób. Do zawalenia się kamienicy przy ulicy 28 czerwca w Poznaniu prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu doszło wczoraj rano. Na miejscu zdarzenia cały czas trwa akcja ratowników. O szczegółowych danych mówił dziś w Poznaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. To, co wiemy na dzisiaj, potwierdza 5 ofiar śmiertelnych. Jak mówię, niestety ta liczba nie jest jeszcze liczbą ostateczną, więc proszę o tym pamiętać. 26 osób poszkodowanych, w tym 21 osób rannych. Generalnie był to budynek wielorodzinny, 18 mieszkań, całkowicie zostało zniszczonych 4 lokale, w których prawdopodobnie przebywało 40 osób. I to są takie dane podstawowe, statystyczne. Jeszcze raz mówię, 5 ofiar śmiertelnych. Chciałbym, żeby to była ostateczna liczba, ale oczywiście tego rozstrzygać nie mogę. Władze Poznania poinformowały, że trwają ostatnie wywiady i szacowanie pomocy, która będzie doraźnie udzielana osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej. Miasto tymczasowo zakwaterowało w hotelu 32 osoby. A w poznańskiej szkole podstawowej nr 84 przy ulicy Świętego Szczepana, a także m.in. w siedzibie tamtejszej Caritas prowadzone są zbiórki darów dla poszkodowanych. W Senacie trwa konferencja poświęcona współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz poprawy jakości powietrza. Inicjatorem konferencji jest marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. stan prac nad rządowym programem Czyste Powietrze. Resort środowiska przedstawi swoje działania w kontekście ogłoszonego 22 lutego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie jakości powietrza. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie mówił o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Konferencję otworzył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jestem przekonany, że konferencja jest bardzo ważna, bardzo potrzebna i że przyniesie swoje owoce. Organizujemy ją po raz drugi. Jeśli będzie potrzeba, drzwi Senatu, ten gmach jest otwarty do debaty, do dyskusji, do ważnych dyskusji.
A są takie oczekiwania, bo jest taka potrzeba. Można byłoby powiedzieć, jak żyć, proszę państwa, bo dziś, nim wstałem, spojrzałem, jakie mam powietrze. Określenie fatalna i niezdrowa mówią nam wszystko. Po godzinie 14 prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przedstawić krajowy pakiet Czyste Powietrze. W konferencji udział biorą także przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. To już druga edycja konferencji. Senat Zuzanna Dąbrowska. Niemiecki tygodnik Der Spiegel podważa zasadność polskich starań o reparacje wojenne. W gazecie opublikowano artykuł, którego autorzy wskazują, że Polska po II wojnie światowej otrzymała od Niemiec około 1,6 mld euro odszkodowań. Podkreślono, że jest to 1/6 odszkodowań dla ofiar nazizmu, podważając słowa premiera Mateusza Morawieckiego. W jednym z wywiadów powiedział on bowiem, że Polska otrzymała tylko 1% kwoty rekompensaty, jaką otrzymali obywatele w krajach zachodnich i Izraelu. Poseł Arkadiusz Mularczyk, szef parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, podkreślił, że Niemcy kontynuują nieprawdziwą narrację. Niemcy tak naprawdę, myślę, że albo nie wiedzą, albo też próbują grać taką grę, którą już grali od dawna, że te sprawy się przedawniły, powinny ulec zapomnieniu. Oni próbują używać tylko różnych argumentów, ażeby Polsce i Polakom nie płacić żadnych odszkodowań. Twierdzenie, że to była 1/6 kwot wypłaconych wszystkim ofiarom nazizmu, po prostu jest nieprawdziwa. A jeśli by tak rzeczywiście było, no to przyznacie państwo, że 6, 7 czy 8 miliardów euro za II wojnę światową, no to były kwoty po prostu śmiesznie małe, powiedziałbym wręcz mikroskopijne. Byłaby to kropla w morzu krzywd, Niemcy rządziły Rzeczpospolitej Polsce. Temat reparacji powrócił w lipcu ubiegłego roku podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wyraził wtedy opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne. Niedługo potem powołano parlamentarny zespół do spraw reparacji, a polski rząd podjął rozmowy z rządem niemieckim. Berlin twierdzi jednak, że polskie roszczenia są bezzasadne. Według wstępnych szacunków wysokość odszkodowań od Niemiec dla Polski mogłaby wynieść ponad 850 miliardów dolarów. Dziś na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym zachodzie Polski duże. Temperatura maksymalna od minus 3, minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni i południowy. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale ciśnienie spada. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych o chorobie Alzheimera i chorobach otępiennych. W audycji wezmą udział profesor Andrzej Kiejna, psychiatra, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz medycyny Izabela Winkel, neurolog, Agnieszka Żelwetro, neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej i poseł Krzysztof Kubów. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. W drugiej części radiowej o 21.30 do audycji dołączy pan Artur Parafiński, prezes ośrodka alzheimerowskiego w Ścinawie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Puste sieci. Stan ryb w Bałtyku jest tak zły, że polscy rybacy nie będą mogli wykorzystać i tak skąpych limitów połowowych, informuje nasz dziennik. Diagnostyka mamy i taty. Co należałoby zmienić w zakresie leczenia niepłodności? O tworzonym przez Ministerstwo Zdrowia programie prokreacyjnym mówi w naszym dzienniku dr Katarzyna Jankowska, specjalista endokrynolog. Szkoły z barierami. Problemy rodziców uczniów niepełnosprawnych, brak wsparcia w edukacji oraz warunków koniecznych do nauki w szkole. Matka całego Kościoła, nowe święto liturgiczne, pragnienie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego spełnia się. Nasz dziennik przypomina starania polskich biskupów o ustanowienie święta Maryi Matki Kościoła. Zbrodniczy koncern. Od cyklonu B do środków poronnych. Krwawą historię koncernu IG Farben opisuje dr Joanna Wieliczka-Szarkowa. Był
Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo w ojczyznach honor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polsek, mówka wzywa. Obudź się, Polsko, ma, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan, Polsko. Marca, poniedziałek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Osadczego, historyka. Witam serdecznie panie profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcze. Pan profesor jest także profesorem w Katedrze Historii Kościoła w czasach nowożytnych i dziejów teologii w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Także jest dyrektorem Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskim Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, kolejne działania podjęte w formie antypolonizmu na Ukrainie. Z niepokojem patrzymy na te kolejne przejawy akcji zorganizowanych przeciwko Polsce pod pozorem uchwalonej ustawy dotyczącej Instytutu Pamięci Narodowej, nowelizacji tej ustawy. Kolejny marsz, który przeszedł ulicami Lwowa, organizacja powiązana z pułkiem Azov Korpus Narodowy. I hasła, które towarzyszyły. I co tam ten Lwów jest? Co tam jest ten Lwów? Lwów nie dla polskich panów. Pamiętajcie, obcy tu rządzą Ukraińcy. Kim jesteśmy? Ukraińcami. Czego chcemy? Siły. Nasza ziemia. Nasi bohaterowie. Warto także wspomnieć. Pogańskie kraje, pogańskie. Wszystko pogańskie. Akcja została zorganizowana przed dniem urodzin Romana Szuchewycza. To, co się wydarzyło we Lwowie, nie jest czymś nadzwyczajnym. Jest to niestety... To, co się wydarzyło na Lwowie. ...ukraińskich. Próbowałem alarmować o tym jeszcze rok temu, kiedy po głośnych zamachach dokonanych w Hucie Pieniackiej, zamachach na pomniki oczywiście, prawda, później była Bykownia, później były strzały do... z granatnika do konsulatu generalnego w Łódzku. Więc, prawda, mieliśmy pewną tendencję. Wtedy próbowałem alarmować i mówić o tym, że jest bardzo źle, wkraczamy w okres niebezpieczny. Niestety władze Rzeczypospolitej i przede wszystkim dyplomacja polska zbywała wszystkie te wybryki na wskroś antypolskie i wrogie państwu polskiemu zdawkową śpiewką, że nic się nie stało, jest to tylko trzecia siła. Więc prawda,
usypiano świadomość i wrażliwość społeczną. Zresztą to do dnia dzisiejszego ta polityka jest prowadzona, co z innej strony było przyjmowane jako przyzwolenie na dalsze posunięcie. Dziwi mnie to, że po tak już doprowadzonych do absurdu gestach skierowanych w kierunku nieprzyjaźni wobec Polski i Polaków, polska dyplomacja milczy. Mam na uwadze chociażby, prawda, zbyty też zupełnym milczeniem znieważenie przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej w Hucie Pieniackiej, kiedy przez swoisty szpaler hańby musiał przejść pan minister, który odczytał list pana prezydenta na miejscu kaźni setek Polaków. Szpaler hańby ułożony z flag banderowskich, czyli prawda, symbole, które są kojarzone z oprawcami, towarzyszyły akcji modlitewnej. Jest to rzecz niedopuszczalna, jest to rzecz ze wszech miar wzbudzająca wiele pytań i to, że po aż tak stanowczych i zdecydowanych zapewnieniach na różnych szczeblach władzy Rzeczypospolitej, że walka o pamięć będzie trwała, że Polska obudza się z letargu, w którym była przez lata, nic się nie dzieje, że nadal to milczenie wobec, prawda, nieprzyjaznej polityki względem Polski firmuje w Kijowie pan ambasador Piekło, no jest to wielkie nieporozumienie. Więc dopóki będzie utrzymywana taka sytuacja, dopóki państwo polskie będzie przyzwalało na tego rodzaju gesty, więc prawda, one będą się powielały. Obawiam się, że jesteśmy o krok od bardziej niebezpiecznych i bardziej dramatycznych w skutkach akcji. Obym się mylił, natomiast wszystko wskazuje na to, że zmierzamy w kierunku bardzo złym. Panie profesorze, Pawło Klimkin, szef ukraińskiej dyplomacji, mówi wręcz odwrotnie, także te informacje przedarły się do Polski. Dyplomata bowiem napisał, że jest gotów przywrócić nasze stosunki do normalności, ale nie widzi takiej gotowości po stronie Polski. Prawdopodobnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy funkcjonujemy w dwóch różnych światach, w dwóch różnych obszarach cywilizacyjnych, w dwóch różnych skalach wartości funkcjonujemy. To, że pan Klimkin z majestatu urzędu, który piastuje ministra spraw zagranicznych, w sposób publiczny mówi, że Stepan Bandera jest bohaterem Ukrainy, którego się Ukraina nie wyprze. Oczywiście każdy kraj ma prawo do swoich bohaterów. Każdy kraj, prawda, może funkcjonować w różnych kategoriach wartościowych i tak dalej. Natomiast czy możemy w tej chwili mówić o jakimś partnerstwie strategicznych, o jakichś wspólnych celach z państwem, w którym się na szczeblu najwyższym czci osoby odpowiedzialne za akcje ludobójcze. Państwem, które nie pozwala pogrzebać na swoim terenie szczątków ludzkich poniewierających się w liczbach horrendalnych, w liczbach, prawda, przekraczających 100 tysięcy. Więc mamy do czynienia, pogranicze polsko-ukraińskie, czyli tereny dawnych Kresów, obecne tereny Ukrainy, które nasiąknięte są krwią, w których są wyczyszczone szczątki ludzkie, i jest to coś, co zdaniem pana ministra Klimkina jest normalne. Pan minister Klimkin, oczywiście nie powinniśmy się odnosić w sposób ani merytoryczny, ani logiczny do tych wypowiedzi pana ministra, prawda, który próbował, prawda, wprowadzić porównywać postaci Bandery i Piłsudskiego, próbować relatywizować, prawda, skalę zbrodni i tak dalej, próbować wprowadzać też, prawda, retorykę, która zmierzała do tego, żeby powiedzieć o jakiejś wojnie polsko-ukraińskiej i porównywalnych stratach i porównywalnych winach po obu stronach, nadużywając oczywiście w sposób
sposób instrumentalny i cyniczny słów, które się przypisuje Janowi Pawłowi II. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Oczywiście, prawda, chodzi o list słynny biskupów polskich, który był możliwy wówczas, kiedy została potępiona ideologia nazizmu. Na ruinach ideologii nazizmu można było sobie wyciągnąć ręce i się pojednać. Natomiast pojednanie, które próbuje w sposób cyniczny proponować, przede wszystkim proponuje środowiska banderowskie, środowiska firmowane przez pana Wiatrowicza, środowiska ideowo związane z ideologią banderyzmu, ale ideologia ta weszła, jak widzimy w tej chwili, prawda, na najwyższe szczeble władzy na Ukrainie. Więc jest to wielkie nieporozumienie, jest to coś, co powinno znaleźć odźwięk, stanowczy odźwięk, dlatego że przyzwalanie na tego rodzaju wypowiedzi budzi czy zachęca do dalszej eskalacji. Więc dopóki nie zostanie przecięta to kolo, nie rozerwane to kolo, prawda, pomarańcze jakieś kłamstw i antypolskiej propagandy, dopóty będzie to dalej się nawarstwiało i prowadziło do dalszych eskalacji. Niedopuszczalne jest to. Nie wyobrażam sobie, nie przypominam, żeby ktokolwiek z polityków polskich pozwalał sobie ingerować w wewnętrzne sprawy Ukrainy, komentować ustawy, które chociażby gloryfikujące formacje zbrodnicze, które się dopuściły zbrodni ludobójstwa. Nawet przypomnijmy sobie, prawda, że kiedy ta ustawa w 2005 roku była przyjęta przez... No możesz przyjechać. Przepraszam, w 15 roku przez Parlament Ukrainy. Aha, bo tu jakiś padał. Obecny wówczas pan prezydent Komorowski z wielką... O, no. Jak będziemy gotowały, to ja bym stwierdzał. Już nie przyjdzie ten nie przyjdzie, bo on chory jest. No ten pojmąż wielecki. Że Polacy nic się nie stało. Niestety też tego rodzaju polityka dalej jest. No wzięło tak, bo coś tam Katar ma, Katar, Sratar. No. Słuchaj, tam na tym wschodnim tam siedziała wczoraj taka... Ta staruszka z tym zębem, taka jedna, i ona taka miła jest bardzo, i ona będzie tam na tej ochronie, gdzieś tam zaniesie tam mój telefon i tam, że można będzie wskoczyć. A ty sobie nic nie załatwiłaś? Jednoznacznej i stanowczej postawy wobec tego rodzaju. Aha. Stąd tak, że z jednej strony... A słuchaj, a ty jakbyś mi to wypełniła jako ten, jako ta moja matka, jako ten gwarant i tak dalej, to ty masz czystą taką tą linię, że nie masz tam zaległości, nie masz nic. Bo jest tutaj takie coś, że dają wszystko, tylko musi, jeszcze tylko gwaranta, co nie dwie osoby muszą być. Wieloma obawami, czy rzeczywiście te zapisy tej ustawy dotyczącej IPN-u pewnie nie zostaną w jakiś sposób rozwiązane. Że masz gdzieś 10 wsi, że masz to, że tam, to tym lepiej, oczywiście, to oczywiście, że ten, ale żebyś tam nie miała zaległości, że tego, no to przecież jak tam nic nie brałeś, to ty nie masz zaległości. No. Poddana rewizji. To wszystko jest, wiesz, ja ci coś powiem, jest lipa, ludzie boją się o swoją przyszłość, się trzęsą, się po prostu, ja nie wiem, są nienormalni, tak, tak, no. Miejsca pracy i... Tutaj Małgi? Z którym jestem związany, natomiast... No wiesz, do rana mi się tam przed tego, zasnęło mi się, bo w końcu, wiesz, taki staruszek był, on ma jedno buty takie, drugi takie buty, on też tam w filmie gra, ale on nawet mieszka w jakimś innym miasteczku, tutaj w Warszawie, i nie ma w ogóle pieniędzy, ja tam makaronu ugotowałam i zjadłeś, Małga, że tego nie je, bo nawet ten pies nie je, kurczaków. No nic, no pojadłbyś, ja tam rano wyskoczyłam do pracy, wiesz, no. Podłych pomówień i oszczerstw mówiących o określających mnie
raz mi się to spóźniło 5 minut, ale dlaczego? Dlatego, że to trzeba od razu jechać, a nie pan wiesz. No, tutaj ja ci coś powiem, ten 190 ze Starówki, to jest zapchany rano, pełno jest ludzi. Coś okropnego, no ale jakoś mi się tam dojechało. Natomiast prawda, oszczercy działają w ten sposób, żeby... Bardziej jak śledzie w beczce. Warszawa jest okropna, rano jechać do pracy, ale ludzie muszą. I proszę ciebie, no jak wcześniej pojedziesz, to nie ma problemu. Najlepiej 105 z Uniwersytetu Warszawskiego tu dojechać, 180, 503. Na tu z kolumny to nie daj Boże 190 wsiąść, żeby tak do przodu. No. Powinnaś pojechać tam, kochane, na tą 14. Słuchaj, ja ci coś powiem. Na tej, nie mi się wydało. No dzisiaj nie pojadę na życie, ale jakiś wiadomo. Zresztą, prawda, i państwo jako Radio Maryja jesteście jak najbardziej zaliczani do prorosyjskiej agentury. Tym niemniej, proszę państwa, no jest to, to są ataki bardzo niebezpieczne i widzimy, że za tymi atakami stoją pewne siły polityczne, niestety też siły polityczne i związane z Prawem i Sprawiedliwością. Trzeba uważnie patrzeć i trzeba, prawda, pilnować tego, żeby walka o prawdę, którą Polska z całą stanowczością rozpoczęła, nie została sprowadzona na manowce. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie w tej sytuacji napiętej. Nie ukrywajmy, jak widzi pan możliwość wybudowania domu polskiego na Ukrainie? Znowuż, jest to sprawa najwyższej wagi politycznej. W tej sprawie powinna być jednoznaczna decyzja władz naczelnych Rzeczypospolitej. Oczywiście, prawda, Senat i marszałek Senatu jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą. Oczywiście pan prezydent Rzeczypospolitej jest głową państwa polskiego, więc te sprawy muszą być wyartykulowane i postawione jako priorytetowe w relacjach polsko-ukraińskich. Obok spraw ekshumacji szczątków ofiar ludobójstwa, obok spraw też zwrócenia świątyń wiernym rzymskokatolikom. Pamiętajmy, że od prawie 30 lat katolicy we Lwowie nie odzyskali żadnego kościoła. Dzwonisz, tu to ci dają, jeszcze gdzieś tam telefon. No, ale jak 1500 mają płacić, no niby tobie to wystarczy 1500. No. Może się pytaj, bo ty chodzisz po tam, gdzie mają dzieci. Jak ktoś potrzebuje angielskiego uczyć, 200 i za godzinę, czy nawet za 100 i uczą. Angielskiego, pytaj się. Bo kiedyś mi się uczyło bardzo dużo, jeździło mi się z angielskiego do angielskiego, było pełno pieniędzy, no i tak dalej. A teraz to ja nie wiem, czy ludzie się nie uczą, czy już nie mają pieniędzy, mogą jechać. Kiedyś rozpęd mieli na zachód, a teraz to ja nie wiem. No. Się nauczą z ksiądz. Dobra, no to jak? Za wykonaniem których władze Rzeczypospolitej powinny śledzić i uzależnić swoją dalszą politykę względem relacji z Ukrainą. Panie profesorze, dziękuję za dzisiejszy komentarz. Na pewno do tematu powracać będziemy, bo temat w dalszym ciągu jest gorący. Bardzo gorąco pozdrawiam. Dziękuję, szczęść Boże. Bóg zapłać, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także dyrektorem Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskim Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja
pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Waldemara Budę, między innymi członka Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członka Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ustali dziś listę sędziów, kandydatów na członków KRS-u. Batalia o KRS trwa już 2 lata. Doczekujemy się takiego dnia, w którym rzeczywiście poznamy listę sędziów. Może warto na początku naszej rozmowy przedstawić, przypomnieć słuchaczom Radia Maryja te istotne, zasadnicze zmiany, które zachodzą w KRS-ie. No, trzeba też może na początku wskazać na przyczyny. Przyczyną taką bezpośrednią całej reformy i zmian jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 roku, poprzedniego roku, który wskazał, że roku pewne dorozumiane i dostosowane w sposób dorozumiany reguły wspólne, indywidualnych kadencji poszczególnych członków Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z Konstytucją. I to dało podstawę do wprowadzenia przepisów, które jakby ten stan naprawiają, który Trybunał Konstytucyjny wytknął, i musieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy członkowie Rady będą wybrani, ci zawodowi będą wybrani jednocześnie i będą mieli wspólną kadencję. I to jest jakby podstawowy przyczynek do reformy. Natomiast oczywiście widzieliśmy w samym funkcjonowaniu wieloletnim już Rady no problemy i wady, które jakby pokazała praktyka na przestrzeni wielu lat. Praktyka, nie praktyka. Wadą było to, że sami siebie wybierali do tego praktyka. Ciała i siebie niejako kontrolowali i dokooptywali do swojego składu poszczególne osoby. To powodowało, że ta władza była na tyle niezależna, ta władza była na tyle zdystansowana wobec innych, że w zasadzie prowadziła samodzielną politykę, prowadziła samodzielne funkcjonowanie, tak w oderwaniu od tego wszystkiego, co się w państwie polskim działo, czyli od władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i tych problemów Polaków, z którymi się spotykaliśmy w sądach. I to była już taka emancypacja tej władzy sądowniczej, że no, oczywistym było, że musimy to przeciąć i musimy doprowadzić do sytuacji, w której ta władza jakby wraca w ten układ trójwładzy, trójpodziału władzy, ale mimo wszystko władzy, która się wzajemnie kontroluje, władzy, która na siebie wpływa i, no i władzy, która jakiejś kontroli mimo wszystko podlega. Stąd propozycja, żeby to parlament wybierał tych, oczywiście w sposób sędziów, tych wszystkich członków, którzy składają się na tą 15-osobową grupę członków zawodowych, członków Krajowej Rady Sądownictwa. No i byliśmy w tym konsekwentni. Oczywiście było małe podpięcie związane z wetem pana prezydenta, ale ustawy przez pana prezydenta w zasadzie powielały te rozwiązania wcześniej zaprezentowane z szczegółami, z drobnymi szczegółami, z wyjątkami troszeczkę inaczej postawionymi. I, no i mamy dzisiaj tego finał. Finał jest taki, że wykonujemy już tą ustawę, która weszła w życie, którą w grudniu parlament uchwalił. No i dzisiaj jest czas na wybór na nowych zasadach tych 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem po pierwsze był termin na zgłaszanie się kandydatów spośród sędziów. No po drugie teraz nie minęliśmy czas na składanie rekomendacji przez parlamentarzystów, przez kluby parlamentarne. Ta nerwowość, no na którą pogańskich krajów, ta nerwowość pogańskich krajów jest zastanawiająca. Że ludzie są nerwowi, są chciwi, pazerni, durni, a przy tym bardzo czupurni. Znowu kolejna dosyć napięta sytuacja. Wiemy, że do Sejmu wpłynęło 18 propozycji kandydatur po upublicznieniu nazwisk osób ubiegających się o członkostwo w KRS-ie. Marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów wśród 18 zgłoszeń. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło 9 propozycji, Kukiz 15, 6. No właśnie, natomiast pozostałe partie nie skorzystały z prawa wskazania kandydatów.
No one tak klucz od węzła, a napięta sytuacja. Napięta, bardzo napięta. Świat czyta o tym, że szatan króluje to i tu, sam i tu. I jakby ten cały mechanizm, ta cała procedura uwzględnia taki oportunizm i uwzględnia taką obstrukcję ze strony tych klubów.